Cześć, witajcie. Dzień dobry. Dzisiaj chciałbym przedstawić postać genialnego polskiego matematyka, jednego z przedstawicieli Lwowskiej Szkoły Matematycznej. Działalność naukowa tego matematyka i jego kolegów spowodowała, że mała i niebogata Polska stała się matematyczną potęgą. Poznajcie zatem niekwestionowaną gwiazdę polskiej matematyki. Jego nazwisko znane jest wszędzie, gdzie wykłada się matematykę. Oto kilka niezwykłych faktów z życia Stefana Banacha. Urodził się 30 marca 1892 roku. Niezamężna matka porzuciła go zaraz po urodzeniu. Został przekazany do rodziny zastępczej. Środki na jego wychowanie i utrzymanie zapewniał ojciec, który jednak synem nie interesował się. Pani Franciszka Płowa stworzyła mu ciepły, pełen miłości dom. Duży wpływ na rozwój intelektualny przyszłego matematyka miał przyjaciel pani Franciszki, pan Juliusz Mien. Był to Francuz, fotografik i tłumacz polskiej literatury. Od niego Banach nauczył się języka francuskiego. Mien rozpoznał w Banachu uzdolnione dziecko i wspierał jego rozwój. Początek wielkiej przygody Banacha z matematyką rozpoczął się w krakowskim gimnazjum imienia Henryka Sienkiewicza. Jego kolegami byli przyszli wybitni matematycy Witold Wilkosz i Marian Albiński. Jesienią 1910 roku rozpoczął studia na Politechnice Lwowskiej, których nie skończył, bo wybuchła I wojna światowa. Do służby wojskowej nie został powołany ze względu na słaby stan zdrowia, leworęczność i słaby wzrok. Czas wojny wykorzystał na samodzielne studia matematyczne. O dalszym jego rozwoju zdecydował przypadek. Banach został odkryty dla matematyki przez Hugo Steinhausa, który spacerując po krakowskich plantach usłyszał tylko dwa słowa z rozmowy Banacha i jego kolegi Nikodyma na temat całki Lebesga. Słowa te były tak nieoczekiwane w tym czasie i w tym miejscu, że Steinhaus zainteresował się osobami, które je wypowiedziały. W ten sposób rozpoczęła się współpraca i przyjaźń Banacha i profesora Steinhausa. Po latach Steinhaus twierdził, że jego największym odkryciem matematycznym jest Stefan Banach. Efektem współpracy tych dwóch matematyków było powstanie Polskiego Towarzystwa Matematycznego. Publikacje towarzystwa spowodowały, że matematycy polscy zdobyli rozgłos w świecie. W 1920 roku profesor Łomnicki zatrudnia Banacha jako swojego asystenta na Politechnice Lwowskiej, pomimo tego, że Banach nie miał ukończonych studiów uniwersyteckich. Ciekawa jest też historia obrony pracy doktorskiej Banacha. Gdy rozpoczął pracę na Politechnice, był już autorem wielu ważnych publikacji. Na uwagi kolegów, że czas przedstawić pracę doktorską, twierdził, że ma jeszcze sporo czasu i wymyśli coś lepszego. W końcu zniecierpliwieni koledzy zebrali najnowsze rezultaty jego prac i uznali, że jest to świetna praca doktorska. Przepisy wymagały również, by Banach zdał egzamin doktorski. Koledzy użyli podstępu, by Banach, któremu nie zależało na tytułach naukowych, wziął w nim udział. Pewnego dnia zaczepiono go na korytarzu i poproszono, by przyszedł do dziekanatu, by rozwiązać problemy matematyczne grupy ludzi. Banach udał się do wskazanego miejsca, odpowiedział na wszystkie pytania i w ten sposób zdał egzamin doktorski przed specjalnie przybyłą komisją z Warszawy. Tak powstała praca doktorska Banacha o operacjach na zbiorach abstrakcyjnych i ich zastosowaniu do rozwiązywania równań całkowych. Praca została wydrukowana 2 lata później w 1922 roku i zdobyła światową sławę. Chociaż miejscem pracy Banacha była Politechnika i Uniwersytet, to najchętniej pracował w kawiarni szkockiej.
Tam spotykał się ze swoimi kolegami, matematykami, studentami oraz gośćmi z zagranicy. To tam rozwiązano szereg problemów matematycznych. Jedno z twierdzeń Banacha zaginęło bezpowrotnie, gdyż zostało spisane na marmurowym blacie kawiarnianego stolika i zostało zmyte przez kelnerów. By zapobiec takim nieszczęśliwym przypadkom, żona Banacha zakupiła zeszyt, w którym matematycy zapisywali swoje problemy. Ten zeszyt nazwano Księgą Szkocką. Do księgi wpisano 193 problemy, z których kilka rozwiązano dopiero po wojnie, a niektóre wciąż są nierozwiązane. Za rozwiązanie problemów z Księgi Szkockiej przewidziane były nagrody typu butelka wina, butelka whisky, brandy, szampan, kilka małych piw, 100 gram kawioru, kilogram bekonu, lunch w restauracji Doroty w Cambridge, obiad w najlepszym lwowskim hotelu George, fundi w Genewie, a nawet żywa gęś. Obecnie Księga Szkocka jest własnością najbliższej rodziny, ale zawarte w jej kwestie znane są matematykom na całym świecie. Na zlecenie profesora Steinhausa została przepisana na maszynie. Następnie profesor Ulam, wybitny lwowski matematyk, współtwórca amerykańskiej bomby termojądrowej, przetłumaczył księgę na język angielski i rozesłał do najwybitniejszych matematyków na świecie. W latach 30. z propozycją pracy dla Banacha w Stanach Zjednoczonych pojawia się kilka razy we Lwowie profesor John von Neumann, współtwórca pierwszego komputera. W lipcu 1937 roku Banach stanowczo odrzuca wszystkie propozycje Amerykanów. Gdy otrzymał od nich czek in blanco, odpowiedział, że nie ma takiej sumy, za którą mógłby opuścić Polskę. Aby uniknąć represji ze strony Niemców w okresie II wojny światowej, zatrudnił się w Instytucie Badań nad Tyfusem profesora Rudolfa Weigla. Stefan Banach umiera 31 sierpnia 1945 roku na raka płuc. Zmarł za wcześnie w wieku 53 lat. Nie zrealizował wielu swoich pomysłów w zakresie matematyki. Do wybitnych osiągnięć Stefana Banacha należą prace z zakresu analizy matematycznej, którą stworzył od podstaw. Teoria operacji liniowych Stefana Banacha uchodzi za fundament analizy funkcjonalnej. W Chicago, w Museum of Science, na tablicy upamiętniającej największych matematyków wszechczasów, nie brakuje tego polskiego nazwiska. Profesor Steinhaus swoje przemówienie, wygłoszone na uroczystości dla upamiętnienia pamięci Stefana Banacha w 1960 roku, zakończył słowami: dał nauce polskiej, a w szczególności matematyce polskiej, więcej niż ktokolwiek inny. Łączył w sobie iskrę geniusza z jakimś zadziwiającym imperatywem wewnętrznym, który mu mówił bezustannie słowami poety: jest tylko jedna żarliwa gloria rzemiosła, a matematycy wiedzą dobrze, że ich rzemiosło polega na tej samej tajemnicy, co rzemiosło poetów. Stefan Banach czeka na swoich następców. Może są oni wśród was. Jego życie nie było nudne. Pracy towarzyszyła zabawa. Matematyk korzystał z życia zgodnie z renesansową maksymą carpe diem. Wiele ciekawych faktów z życia Stefana Banacha znajdziecie w książce Stefan Banach – niezwykłe życie i genialny matematyk i na kanale Historia bez cenzury w filmie pod tytułem Król matmy i melanżu. Stefan Banach. Dziękuję.